Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, na kanale Skrzydła Mazowsza po raz kolejny. Dzisiaj lecimy w kierunku studzianek pancernych na rekonesans, żeby zobaczyć, jak trwają przygotowania do festynu w związku z 80. rocznicą bitwy pod studzienkami pancernymi. Festyn będzie się odbywał w dniach 10-11 sierpnia 2024 roku w Muzeum w Studziankach Pancernych. No a my, korzystając z okazji z Januszem, że jeszcze mamy ładną pogodę, ładny wieczór, lecimy ze Starej Brzuzy w kierunku Głowaczowa. Właśnie przelatujemy tutaj nad stadionem w Głowaczowie, później nad miejscowością Leżenice, no i dalej po prostu nad Studzianki Pancerne. Dolatując do Studzianek Pancernych, zakręciłem, żeby Wam pokazać stojący czołg tutaj w centralnym punkcie Studzianek, gdzie na postumencie stoi prawdziwy czołg, który symbolizuje i upamiętnia walki, które tutaj się odbyły w 1944 roku. Następnie poleciałem tutaj za Januszem w kierunku szkoły, byłej szkoły w zasadzie, gdzie teraz obecnie mieści się Muzeum w Studziankach Pancernych. No i nad placem przelecieliśmy, przywitaliśmy się z organizatorem festynu. Na placu stoją czołgi T-34, również Abrams i Leopard. Fajnie, że takie pikniki są organizowane. Pamięć o tym, co minęło, nadal jest kultywowana, przekazywana wiedza młodym pokoleniom. No i to jest bardzo ważne i z tego należy się cieszyć, że coś takiego ma miejsce. A w tym roku po raz 11 chyba właśnie w Studziankach Pancernych jest organizowany taki festyn. No i jeśli ktoś będzie w pobliżu Studzianek Pancernych, będzie przejeżdżał przez miejscowość Ryczywół, warto skręcić w boczną drogę w kierunku miejscowości Głowaczów, Łękawica. Tutaj niedaleko właśnie jest miejscowość Studzianki Pancerne, gdzie właśnie możecie zajrzeć do muzeum i odwiedzić miejsce, w którym usytuowany jest pomnik Sztolmiem. A na nas już czas, słońce już zaszło, robi się coraz ciemniej, a zgodnie z przepisami możemy latać do 30 minut po zachodzie słońca. Zostało nam około 4 mil do startowiska. Postanowiłem troszeczkę podrasować materiał filmowy, żebyście mogli zobaczyć, co pode mną się znajduje, ponieważ kamera była na tyle mało czuła, że było dosyć ciemno, ale w programie udało się jeszcze pozmieniać, tak żebyście mogli zobaczyć. Została nam z Januszem jakaś jedna mila do startowiska. Startowisko już widać, więc ja będę lądował pierwszy, a Janusz zaraz po mnie. A ja ze swojej strony Wam bardzo serdecznie dziękuję za to, że byliście dzisiaj w powietrzu ze mną, zechcieliście obejrzeć dzisiejszy odcinek. Zapraszam do kolejnych. Pozdrawiam serdecznie i do spotkania.